przede wszystkim gratulujemy. Jak podsumujesz ten rajd dla siebie? Myślę, że ciekawy rajd. Rajd, w którym na początku udało nam się zrobić niezłą przewagę. Później ona topniała. No, trochę z premedytacją, trochę w pewnym momencie zrobiliśmy błąd, bo pociągnęło sprzęgło. Później mechanicy naprawili i złapaliśmy 10 sekund jeszcze fal startu. A przy takim jechaniu na dosyć ciasne sekundki, te 10 sekund zrobiło trochę nerwówki. Ale myślę, że na tyle spokojnie, na tyle kontrolowaliśmy rajd, że gdybyśmy nie zrobili jakiegoś błędu, bo przyznam się szczerze, że chcieliśmy po Brianowi po tym pierwszym, z drugiej pętli osi odpowiedzieć tym długim, i tam wykonaliśmy pewien błąd, przehamowałem, musiałem się cofać i tych sekund zabrakło, ale jak zobaczyliśmy, że tam jest tylko 3,5 sekundy wygrane przez Briana, to już wiedzieliśmy, że na ostatnim osi choćby frunął, nie ma możliwości wygrania, także ciężko się jedzie, kiedy trzeba jechać bezbłędnie, kiedy nie wolno zrobić błędu i się jedzie niestety powoli. Ja dalekie są takich ocen. No jadę, cieszę się, tak jak powiedziałem, dla mnie było ważne spróbować, czy da się wygrać z Brianem, bo tak ostatnio wygrywał wszystkie rajdy, wszyscy mówili, że taki nam tu przyjeżdża jakiś obcokrajowiec, bardzo zresztą go lubię, ale pomyślałem sobie, może by było fajnie z nim wygrać, i udało się. Teraz pustynia? No teraz pojedziemy prawdopodobnie Dubaj. Ciągle się okazuje, że mamy szansę na zdobycie Pucharu Świata w cross country, bo tak się punkty poukładały i wiemy, że fabryki nie są w stanie puścić swoich samochodów, bo już te auto i te nasze też dakarowe już jest w Europie i nigdzie się go nie puszcza. Już jest przygotowywane pod tym kątem, także tu pod nieobecność fabryk, a wiemy, że raczej tam się nie pojawią, mamy ciągle jeszcze szansę na zdobycie Pucharu Świata, także to byłby dopiero prawdziwy szał, gdyby nam się udało zdobyć Puchar Świata. No myślę, że tak. Myślę, że sponsorzy nas spuszczą na Barburkę, jakieś dobre WRC ściągniemy i bardziej dla fanu. No, w tamtym roku udało się wygrać karową, ale bardzo ciężko było jechać naszym Subaru, także może w tym roku jakiś inny, może Peugeotik 206 jak za dawnych czasów.